Obok mnie jest Jakub Mizioł z wygranego Śląska po raz kolejny. No ty w tamtej drużynie wtedy zwycięskiej nie byłeś. Był trochę rewanż za ten finał. Mówię o tym dlatego, że macie dzisiaj specjalne stroje. Powiesz coś o tych strojach więcej na początek? Jak najbardziej. Te stroje zostały zrobione z okazji Mistrzostwa Polski, które Śląsk zdobył w tamtym roku. I pierwszy mecz zwycięski. Miejmy nadzieję, że te stroje też zostaną zwycięskie. Dobrze, to teraz już wracając do tego spotkania. To był taki trudny, szarpany mecz, które pewnie jeszcze się teraz będą zdarzać na początku sezonu. Ale na ile jesteście zadowoleni z tych założeń przedmeczowych, które udało się zrealizować? A na pewno jesteśmy zadowoleni z wygranej, bo takie mecze ludzie chcą oglądać, a zawodnicy takie mecze chcą wygrywać, więc z tego na pewno będziemy zadowoleni, obejrzymy wideo i zobaczymy. Na pewno dużo nerwowości z jednej, z drugiej strony, dużo niecelnych rzutów, nawet spod kosza i nad tym będziemy pracować, ale tak jak mówię, to jest drugi mecz taki podwyższonego ryzyka, można powiedzieć, bo wszyscy chcieli go obejrzeć i udało nam się wyjść zwycięsko dzisiaj. W czwartej kwarcie był taki moment, gdzie było już naprawdę blisko, to był taki moment dekoncentracji, czy może jeszcze takie ciężkie nogi po tym okresie przygotowawczym? A mówią, że koszykówka to jest gra z seriali w Canal Plusie, także no Legia zrobiła swój run, tam bodajże 10-0 i my to po prostu odparliśmy, udało nam się znowu wypracować lekko przewagę, już nie odpuściliśmy. Wydegraliśmy ostatni fragment, bodajże 14-0. Macie teraz mecz z Anwilem, zdaje się. To też trudny przeciwnik. Czy tak na szybko, na gorąco jesteś w stanie powiedzieć, co na pewno będzie do poprawki przed tym spotkaniem? A na pewno skuteczność. Wszyscy wiedzą, że tutaj na Torwarze obręcze są twarde. Będziemy nad tym pracować i do Anwilu przygotujemy się tak samo jak do tego meczu, ponieważ wiadomo, święta, wojna, Wrocław, Włocławek, także na pewno będą ludzie chcieli też to oglądać. W takim razie życzę powodzenia i życzę powodzenia też w tym nieprzegrywaniu w nowych mistrzowskich strojach. Dziękuję bardzo. Dziękuję.